oczom zdumionej publiczności, gdy ukazała się w teatrze. Nie była w pełni w moim typie, ale lubiłem na nią patrzeć, szczególnie kiedy w pierwszym akcie, w tej scenie z długowłosym chłopcem i młodym w kasku robotnikiem, jakbyśmy byli w Europie, z tymi barwami swych plakatów zdobiła naszych ulic szarość. Jakbyśmy byli w Europie, bez krwi i szminki makijażu. Zmęczyły mnie szczególnie próby. Nie można wiecznie żyć w teatrze. Myślałem jutro lub pojutrze. Wpadnę i znów na nią popatrzę. Nie była w pełni w moim typie. Szczególnie raził mnie jej język. I żyłem znowu trochę z boku. I tak jak zwykle bez pieniędzy. Nie była w pełni w moim typie, ale lubiłem to, że jest. Trochę złośliwie ją nazwałem sentymentalna panna S. Gdy zniknął długowłosy chłopiec, na scenie zjawił się urzędnik, a na widowni coraz częściej chłopcy z resortu spraw wewnętrznych. I się robiło coraz duszniej, i się robiło coraz ciaśniej, i pełzła w kątu w pierwsze rzędy swołocz w mundurach różnej maści. Panegiryków nie pisałem, nie próbowałem się z nią pieścić. Piszę ballady i piosenki, a jej potrzebne były pieśni. Żyłem jak zwykle trochę z boku, kiedy najlepsi przegrywali. Mówiłem, cóż, nie lubią gwiazdy tych, którzy je wylansowali. I byłem głupi tak jak inni, wciąż tylko bojąc się jednego, że mogą zerwać przedstawienie sąsiedzi z kraju ościennego. Nie był potrzebny żaden sąsiad, rodzimej dosyć jest skanali, by wytłumaczyć nam na zawsze, że nie jesteśmy w Portugalii, żeby przekonać nas raz jeszcze, że może Polak do Polaków, że nie jesteśmy w Portugalii, że to nie rewolucja kwiatów. Tak więc zgwałcono ją w teatrze, szczęścią zdumionej wciąż widowni, i zostaliśmy bez niej smutni i jeszcze trochę bardziej głodni. Teraz szukam jej na mieście i tęsknię za nią jak idiota. I choć surowo zabronione, maluję imię jej na płotach i listy piszę jej ulotne na czarnych bębnach powielaczy. Gdy sztuka wróci na afisze, zagramy trochę ją inaczej i piszę: wracaj jak najprędzej. Wracaj najprędzej jak się da. Czekam jak zwykle bez pieniędzy. Sentymentalny JKK.